Przed nami dzień 76 naszej serii 100 dni do matury, która w sumie skończy się już za chwilkę. Ćwierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Ćwierdzenie o trzech prostych prostopadłych jest bardzo przydatne w sytuacji, kiedy chcemy sobie na przykład sprawdzić, czy jakaś prosta, którą sobie poprowadzimy i która mogłaby być na przykład dla nas wysokością, jest rzeczywiście tą wysokością. Albo czy jakaś prosta, którą mamy daną na rysunku w treści zadania, jest prostą, która jest prostopadła, bo wtedy na przykład udałoby się nam zastosować ćwierdzenie Pitagorasa i bardzo często do tego dążymy. Więc tak, zapiszmy sobie to twierdzenie na początek, czyli to twierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Najpierw sobie może to twierdzenie tak tutaj narysujmy i później sobie go zapiszemy już tak formalniej. Więc tak, mamy pewną płaszczyznę, ona jest nazwana pi i mamy pewną prostą k, która nie jest prostopadła do tej płaszczyzny, ona po prostu tą płaszczyznę przebija. Czyli na przykład to jest taka prosta, o, powiedzmy, że to jest taka prosta, tak? I mamy prostą K1, która jest rzutem właśnie tej prostej K na tą naszą płaszczyznę. No to co? To sobie zrzutujemy tą naszą... Tu było K1. Okej. Okay. I wiemy, że prosta M, ona leży na tej płaszczyźnie. I ta prosta M, ona będzie prostopadła do tej naszej K, no wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie prostopadła do tej naszej K1. Czyli tu mamy tą prostą M. Czyli to działa w dwie strony. Jeśli wiemy, że prosta M jest prostopadła do naszej K, to wiemy, że jest też prostopadła do K1. No i w drugą stronę, jeśli wiemy, że M i K1 są prostopadłe, to będzie także prostopadła do naszej K. Tak, czyli tutaj będzie kąt prosty. Ok, więc sobie to zapiszmy. Czyli jeśli prosta K przebija płaszczyznę pi i nie jest do niej prostopadła, prosta K1 jest rzutem prostokątnym tej naszej prostej K na płaszczyznę pi. Prosta M leży na tej płaszczyźnie pi. To. No i tutaj mamy WKW. Prosta M jest prostopadła do prostej K. Wtedy i tylko wtedy, gdy ta prosta M jest prostopadła do prostej K1. Ok, czyli w taki sposób możemy sobie tutaj działać. Zauważmy, że takim rzutem prostokątnym mogłoby być też, jakbyśmy sobie tak spojrzeli, weźmy sobie na przykład jakiś ostrosłup, to zauważmy, że taki rzut właśnie to mogłaby być na przykład tutaj, no połowa przekątnej, prawda? No będzie to rzut prostokątny, no ale przejdźmy sobie do zadań, zobaczymy jak to właśnie na przykład w jakimś zadaniu wygląda. Ok, więc w trójkącie ABC leżącym na płaszczyźnie pi mamy takie dane AB, BC oraz CA. AB jest 15, BC jest 37, a CA jest 44. Z punktu P poprowadzono prostopadłą do płaszczyzny pi na prostej wybraną punkt M, dla którego M równa się 16. Mamy wyznaczyć wysokość trójkąta AMC poprowadzoną z wierzchołka M. No dobrze, więc ja bym zaczęła sobie w pierwszej kolejności od rysunku, więc tak, weźmy sobie jakąś płaszczyznę, ja ją zrobię specjalnie troszkę większą, żebyśmy tutaj wszystko widzieli. No i weźmy sobie A, B, C, ok, może nawet troszkę większy. I tak, wiemy, że tutaj mam 15, tutaj mam 37, no i tutaj będę miała 44. Dodatkowo wiemy, że z punktu P poprowadzono prostą, która jest prostopadła do płaszczyzny pi. Na prostej wybrano punkt M, dla którego BM równa się 16. Czyli tą prostą muszę sobie poprowadzić, no na przykład tutaj, prawda? Ona by gdzieś tam oczywiście jeszcze wyszła sobie, bo to jest po prostu prosta, która będzie przecinać tą płaszczyznę pi. Ok, no i musimy sobie wybrać jakiś punkt M, na przykład tutaj, taki, żeby M równa się 16, czyli tutaj mamy 16. No i dodatkowo wiemy, że no na pewno, skoro ta prosta, ona jest prostopadła do płaszczyzny, to będzie też prostopadła do każdej prostej, która na tej płaszczyźnie leży, prawda? Czyli na pewno będzie prostopadła tutaj, no i gdybyśmy sobie gdzieś tutaj coś poprowadzili, to też będzie tutaj ten kąt prosty. No dobrze, to w sumie tak, te kąciki sobie możemy tutaj jeden zostawić, żeby było wiadomo o co chodzi. No i naszym zadaniem jest wyznaczyć wysokość tego trójkąta ABM, czyli musimy sobie dorysować tutaj takie jeszcze krawędzie. No i zauważmy, że tak naprawdę dostaliśmy tutaj ostrosłup, tak? No i ten ostrosłup to nie jest byle jaki ostrosłup, tutaj mamy punkt M, tutaj mamy punkt B. A mogłabym sobie to na przykład tak narysować. A,
C, prawda? No i tak, C, B to jest 37, tutaj mam 44, no a tutaj mam 15, no i 16, tak? No i w taki sposób sobie tutaj to jeszcze narysowałam z boku, żeby zobaczyć, jakby to właśnie tak z boku wyglądało. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Mam wyznaczyć wysokość tego tutaj trójkąta A, C, M, tak? Czyli taką, o, tutaj H, które będzie nam padać pod kątem prostym. Do oczywiście tego AC. To zauważmy, że ja teraz mogę sobie tutaj zrobić rzut prostokątny, tak? Wiem, że to moje M na przykład D sobie możemy zrobić. O, gdybym sobie tutaj dorysowała taką prostą, tak? To ona by w taki sposób tutaj nam wyszła i to jest prosta MD na przykład. O, tutaj byłby punkt D. To zauważmy, że ta prosta MD, ona przebija nam tą płaszczyznę i tutaj mamy taką sytuację, że wiemy, że ona na pewno będzie prostopadła do tego AC, bo tak sobie tą prostą MD tutaj wybraliśmy, tak? Bo ta prosta MD, ona zawiera ten odcinek MD, który ma być właśnie wysokością tego trójkąta. Czyli na pewno tutaj mamy kąt prosty. Skoro tak, to jak ja sobie zrobię rzut prostokątny tutaj na tą płaszczyznę, o, to by był ten tutaj rzucik, to wiem, że tutaj to ten odcineczek BD, on także musi być prostopadły. Czyli ten BD jest wysokością tego mojego trójkąta ABC. Tak? No to co? Możemy sobie to zapisać. Niech prosta MD zawiera wysokość trójkąta AMC. Tak? Czyli z tego wynika, że prosta MD jest prostopadła do prostej AC, czyli tej prostej, która właśnie będzie zawierała ten odcinek AC. Tak? To z tego wynika, tutaj możemy sobie zrobić, że to jest twierdzenie o trzech prostych prostopadłych, że prosta BD też jest prostopadła do prostej AC, tak? Czyli z tego wynika, że to moje BD jest wysokością tego właśnie trójkąta ABC, a ta prosta MD jest wysokością tego mojego trójkąta AMC, bo to sobie akurat tak zaznaczyliśmy. No dobrze, skoro tak, no to tak naprawdę tutaj już mi nie pozostaje nic innego, jak podziałać po prostu z twierdzeniami, na przykład na początku z twierdzeniem Pitagorasa przy tym trójkącie BDM, bo tutaj też będzie ten kąt prosty, bo wiemy, że ta MB, ona jest prostopadła do płaszczyzny, więc jest prostopadła do wszystkich prostych, które w tej płaszczyźnie się będą zawierać, tak? No dobra, no to w takim razie ja tutaj powinnam teraz wyznaczyć sobie ten odcineczek BD. No i zauważmy, że żeby wyznaczyć sobie ten odcineczek BD, to na przykład mogłabym sobie skorzystać ze wzoru Herona na początku i policzyć pole tego trójkąta ABC, to jest takie klasyczne rozwiązanie, i później przyrównać sobie to pole, właśnie tutaj robiąc sobie na przykład, niech tutaj będzie H1 powiedzmy, wyliczając sobie właśnie to H1, czyli pole ABC równa się 1 druga razy 44 razy H1. No i teraz mogę sobie policzyć to właśnie z tego wzoru Herona, to pole, czyli pole ABC równa się, tak, policzmy sobie to takie małe P we wzorze, czyli połowę obwodu, to jest 37 dodać 44 dodać 15 przez 2, czyli to będzie 48. Okej, no i to pole liczymy następująco. Mamy P, czyli 48 razy. No i później tutaj będą trzy liczyny, 48 minus każda z tych długości boku. Czyli 48 minus 15, 48 minus 44, 48 minus 37. No i to sobie wyliczam. No i mam tak, 48 razy 33 razy 4, no i razy 11. Okej, no to jak sobie to wszystko wyliczymy, to uzyskujemy, że to jest 264, tak? Możemy sobie skorzystać właśnie z kalkulatora. No dobrze, i jak mamy to pole, to teraz sobie właśnie przyrównuję. No i 264 równa się 1 druga razy 44 razy H1, czyli 264 równa się 22 H1, czyli to nasze H1 równa się 12. Tak, no to jak mamy to H1, to teraz z twierdzenia Pitagorasa mam, że 16 kwadrat dodać 12 kwadrat równa się H kwadrat, czyli to będzie 144 dodać 256, czyli 400, równa się h kwadrat. Wiem, że h jest większe od zera, mogę sobie wziąć pierwiastek, czyli h równa się 20. No i dzięki temu udało się nam to w ten sposób policzyć. No dobrze, to już wiemy, w jakich sytuacjach możemy sobie tutaj działać i właśnie kiedy wiemy, że to będzie taki bardzo dobry pomysł, żeby z tego twierdzenia o trzech prostych prostopadłych korzystać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zazwyczaj się to zauważa tak dość od razu, prawda, że to BD będzie wysokością, a
ale jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak musi być, że to BD także będzie wysokością, czyli że te wysokości się nam tak naprawdę połączą tutaj w tym jednym punkcie, no to właśnie już teraz widzimy, z czego to wynika, tak? To wynika z tego rzutu prostokątnego właśnie na płaszczyznę, no bo ten trójkąt ABC, on leży na tej płaszczyźnie, prawda? No i tutaj dzięki temu mamy właśnie zachowane te kąty proste. No dobrze, no to w takim razie jeszcze omówmy sobie jedną kwestię, taką troszeczkę już poza tym zadaniem, ale w jaki sposób inaczej to policzyć niż z wzoru Herona, tak? No moglibyśmy sobie ten trójkąt tutaj przerysować B, C, A, tak? I nas interesuje ta wysokość, prawda? Tutaj pod kątem prostym. Zauważmy, że znamy wszystkie długości, więc mogłabym na przykład sobie tutaj skorzystać z tego, że tutaj będę mieć jakiś kąt alfa i skorzystać sobie z twierdzenia kosinusów. Wiem, że ten kąt alfa, on na pewno będzie kątem ostrym, bo największy kąt, który by był, to byłby właśnie tutaj przy tym wierzchołku B, prawda? Bo on leży naprzeciwko najdłuższego boku, więc a że tylko jeden kąt może być rozwarty, no to dwa podstawy muszą być ostre, więc bez względu na to, jaki to jest trójkąt, czy rozwarty, czy rozwartokątny, czy ostrokątny, to ten alfa i tak będzie ostry, prawda? No to teraz tutaj sobie rysuję to H1 i wyliczam sobie z twierdzenia kosinusów, wyliczam sobie kosinus alfa. Jak sobie wyliczę kosinus alfa, to zauważcie, że no policzę sobie na przykład dzięki temu wtedy ten odcineczek tutaj, tutaj jest D, prawda? Ten odcineczek, tak? Czyli później po prostu sobie korzystam z tego, że kosinus alfa to jest nasze CD dzielone przez 37 i wtedy mam odcineczek CD stąd, no i później stwierdzenia Pitagorasa wyliczam H1. Okej, czyli na inny sposób też to się dało tutaj rozwiązać. Pamiętajcie, że na pewno jest jeszcze mnóstwo innych możliwości. Zawsze tak jest, prawda? Że jest bardzo dużo możliwości rozwiązania jakiegoś zadania. No ale my sobie zrobiliśmy to w taki sposób. Czyli odpowiedź, wysokość tego trójkąta ACM czy też AMC, bez znaczenia, jest równa 20. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. No i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!